Cześć, witam wszystkich serdecznie u siebie na kanale. Dzisiaj przychodzę z takim mini vlogiem, powiedzmy, bo jak dobrze wiecie, byłam ostatnio u fryzjera, chciałam włosy rozjaśnić, więc chciałam wam pokazać, co z tego rozjaśniania, oczywiście to nie był używany rozjaśniacz, ale ogólnie, co z tego wynikło. I powiem wam, zaraz rzucę wam w ogóle zdjęcie po dekoloryzacji, bo najpierw miałam dekoloryzację, potem położono farbę na włosy, więc rzucę za chwilkę wam zdjęcie, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało, a poczekajcie, wrzucę już teraz. No jak widzicie, był to kolor bardzo rudy, po ściągnięciu tego mojego ciemnego brązu. No i teraz powiem wam, że ja dzisiaj rano umyłam pierwszy raz włosy po tym fryzjerze i trochę lepiej to wygląda niż zaraz po wyjściu od fryzjera, ale chciałam wam pokazać, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czekajcie, w tym świetle, no bo dzisiaj dziennego światła praktycznie nie ma, jest szaro puro, ale może przybliżę tak do lampy, pokażę wam odrost. Więc odrost wyszedł sobie rudy blond, ja to tak nazywam to rudym blondem, coś takiego, a tutaj pozostałe włosy dość ciemne, właściwie mało różniące się od tych, które miałam. Ale jeszcze jak gdzieś tutaj popatrzeć, no w tym świetle myślę, że to nie jest tak dobrze oddane, jak wiecie, jak na żywo, ale tutaj o, jak się przybliżę, widzicie, że ten odrost jest po prostu no dużo, dużo za jasny do całości. I takie mam plamy, takie prawie że czarne, w niektórych miejscach, jak tutaj na przykład, takie plamy. I niestety nie będziecie w tym świetle tego widziały, och, żałuję. Ale gdzieniegdzie właśnie mam takie dużo ciemniejsze po prostu plamy. I wiem, że tak, o, z daleka jeszcze nie wygląda to najgorzej. Ale uwierzcie mi, jakby się przyjrzeć po prostu w dobrym świetle z bliska, to byście mogły zauważyć, że te włosy, o, może tak zrobię, tutaj są takie niewiele jaśniejsze chyba niż były, może ciupinkę, no a tu myślę, że to widać, że są rude. Jedyny plus, że one są naprawdę niezniszczone. Co prawda ja na noc położyłam sobie ten krem z Eveline, ten ich taki chyba najnowszy, egipski, taki do wszystkiego, ten taki naturalny z miodem. I tamten krem położyłam sobie na noc na włosy i dzisiaj po prostu to zmyłam i powiem wam, że są takie miękkie włosy, tak lśniące, tak przyjemne. Ja nawet nie prasowałam ich, tylko wzięłam na szczotkę, wysuszyłam. No, włosy są mega przyjemne i mega nawilżone. To jest chyba jedyny plus jak na razie. Ale dobra, opowiem wam w ogóle, jak była ta historia. Ale w międzyczasie sobie będę malować, bo chciałam się odrobinkę wyszykować. Tak, żeby móc się tutaj pokazać ludziom, mimo że nie wychodzę, ale koleżanka do mnie przyjdzie na herbatkę. Powiem wam, że jeszcze zdjęcie, aha, nie pokażę wam teraz, mam jeszcze jedno zdjęcie od razu po wyjściu od fryzjera, tam tak dobrze nie widać, bo światła też takiego dobrego nie ma, po prostu widać, że tu są bardzo ciemne, a odrost jest taki dość jasny. I teraz tak, powiem wam, że ten fryzjer, tam jak na tym zdjęciu widziałyście po dekoloryzacji, że tutaj mniej więcej na tej wysokości tak jest dość ciemne plamy, powiedziałabym, że tak tu ma tak jasne, mocno rozjaśnione, tu taką ciemną plamę i dół tak dość jasny. Ale powiem wam, że to z tego względu, iż on jak położył ten produkt na włosy, to on mi je po prostu związał w koka i dał w tą taką lampę, wiecie, grzewczą. I to sprawiło, że tam, gdzie nie dotarło ciepło, tam, gdzie to wszystko było zwinięte, to właśnie było ciemniej, no bo tam się jakby słabiej to ten kolor zszedł, słabiej się rozjaśnił. I teraz myślę, że jak ja do niego pójdę, bo ja do niego wracam w sobotę, oczywiście napisałam do niego, że to nie jest to, co chciałam i tak dalej, napisałam do niego na drugi dzień, a jeszcze powiem wam, że głupio mi było, jako on jest miły, sympatyczny i w ogóle, i głupio mi było tak, wiecie, że coś poszło nie tak. On tam się tłumaczył, znaczy tłumaczył, wiecie, jak mi tu też włosy wysuszył i wszystko, to że tu chyba był jaśniejszy wcześniej położony kolor i tu tak złapało, jest, a tu tak złapało ciemno, w ogóle wybieraliśmy kolor taki jakiś właśnie jasny brąz. Ja chciałam, żeby to poszło w jakąś taką chłodną stronę, a to poszło w taką bardzo ciepłą, czego ja właśnie chciałam uniknąć, co było najlepsze, bo mi Przemek przyszedł po Sebastianka, bo Sebastianek był w chwilę ze mną.
I Przemek mówi do fryzjera, żeby się postarał, żeby tylko nie były czerwone włosy, nie? A to wyszło praktycznie czerwone. Użyję tej palety z AliExpress. Nie wszystkie oczywiście kolory testowałam, bo jest ich 40, ale już kilka mam przetestowanych, więc sobie jej użyję. No i śmiałam się, śmiać mi się chciało, że jak Przemek to powiedział, ale w każdym razie i na drugi dzień Przemek do mnie mówi, Dorota, i pakujemy się, jedziemy do niego i z reklamacją pokażesz mu, jak te włosy wyszły, miały nie być rude, są perfidnie, no rude, nie? Nie, nie, ja nic nie jadę, ja nic nie jadę, nie będziesz tu mi mówił, co ja mam robić, gdzie mam jeździć i wiecie, gdzie reklamację składać, czy tak powiem. Czekajcie, myślę, jakich kolorów by tu użyć. Może tym zacznę z takim bardzo jasnym. Mówię, nigdzie nie jadę, nie mam mowy. I potem przyszli do nas, a w ogóle dzień wcześniej jeszcze po fryzjerze byliśmy u znajomych i też koleżanka mówi, kurde, tutaj ci się nic nie zmieniło, to co było, to jest, nie? Ale w każdym razie przyszli do nas brat z dziewczyną, która jest fryzjerką. I jak zobaczyła moje włosy, mówi, kurde, że on cię z takim odrostem wypuścił i w ogóle, że do reklamacji iść do niego, jak no, to należy się, no płaciłaś, no to trzeba iść do reklamacji, zreklamować to, nie? Przemek mówi, no może posłuchasz obcych, no bo mnie nie chcesz słuchać. I tak to jest. I tak mi nagadała, że napisałam do niego SMS-a, no i faktycznie powiedział, że za darmo mi to poprawi w sobotę na 11. Mówię, dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale boję się, że on z tym już nic... Jakby, że on z tego rudego koloru nie będzie mógł wyjść, bo wiecie, z rudy kolor jest ciężko tak naprawdę. Jakąkolwiek by się farby nie położyło, mam wrażenie, że ten rudy gdzieś tam zawsze będzie chociażby po światło, ale przebijał, no nie wiem. Zobaczymy, co on wymyśli. W każdym bądź razie będę szła. Mam nadzieję, że coś mu się uda wykombinować. Co on chce zrobić? On chce w ogóle z tych właśnie takich zaciemnych, ludzie ma te takie właśnie ciemniejsze. On chce jeszcze raz ściągnąć ten kolor, dekoloryzację, tylko powiedział, że użyje innego produktu. Nie wiem, nie znam się na tym, nie mam pojęcia. Jak to działa, jak to ma być i tak dalej, jak to się używa. I powiedział, że odrostu nie będzie musiał ściągać, no bo tu już jest taki dość jasny, tylko położy jakąś farbę na odrost. Ja się w ogóle dziwiłam, dlaczego on mi, jak farbował, nie położył w ogóle dwóch innych farb. Że na odrost widział, że odrost jest jaśniejszy, więc mógł tam położyć ciemniejszą farbę, a na resztę jaśniejszą. A on się uparł, żeby wiecie, jeden kolor na całe włosy położyć i on myślał, że, że to wszystko się wyrówna i będzie jeden kolor. Się pomylił. No to przecież ma on jakieś doświadczenie, więc myślę sobie, na jakim cudem on się aż tak pomylił. Dobra, w każdym bądź razie powiem wam właśnie, że się to sporo zmyło, znaczy sporo, nie sporo, no to trochę się zmyło dzisiaj, jednak po tym pierwszym myciu troszeczkę te włosy się rozjaśniły i troszkę lepiej wyglądają niż wyglądały wczoraj. Także zobaczymy. To by było chyba na tyle, co wam chciałam opowiedzieć o tym fryzjerze. 4 godziny siedziałam. 4 godziny. Nieźle, nie? I dajcie mi znać, słuchajcie, bo sobie myślę, bo ja już, wiecie, ja w głowie ja już wszystkie po prostu możliwe opcje, co ja mam mu powiedzieć, w sensie powiem mu, żeby już nie wiązał mi tego koka, żeby zostawił te włosy rozpuszczone, żeby one równomiernie łapały to ciepło, to ja muszę mu sama podpowiedzieć i myślę, co tu jeszcze mu podpowiedzieć, na ślady nie znam, więc myślę, co tu jeszcze mu podpowiedzieć takiego, wiecie, co by jakoś ułatwiło tą robotę. Czy może lepiej użyć jakiegoś słabego rozjaśniacza zamiast tego, wiecie, ściągacza koloru? Nie mam pojęcia teraz już. Żeby te włosy choć o to nie wyszły rude. Ja właśnie chciałam taki jasny brąz, a nawet ciemny blond, właśnie w taką chłodną stronę. Czy może to trzeba jakoś stopniowo robić małymi kroczkami, że wiecie, najpierw odrobinkę gdzieś tam rozjaśnić, potem za, nie wiem, za miesiąc czy za ileś, za tydzień przyjść i znowu coś tam troszeczkę rozjaśnić. No nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się robi. Także jeżeli wy wiecie, chodzicie do fryzjera, farbujecie włosy, no to może będziecie wiedziały, jak to zrobić, żeby to nie poszło w drugą stronę, tylko w taką chłodniejszą. A powiem wam, że to zdjęcie, które wam pokazałam po dekoloryzacji, to taki rudy kolor mojej siostrze tak się spodobał. Mówi, Boże, jaki piękny. Został sobie taki
Nie, mógł mój Przemek, to by nie przeżył, jakbym była ruda. No nie przeżyłby, no. Nie lubi. Chociaż wiecie, no nie, to wiadomo, że to się robi dla siebie, te zmiany, ale on powiedział, że mnie dłużka nie wpuści w rudych włosach. A się śmiałam. Nieźle, co? I tak ja miałam przygody, ale jak w ogóle zobaczyłam się, jak już widziałam, jak on to suszył te włosy, jak już i patrzyłam tylko na ten czubek, że on tak się świeci na rudo. O Jezu, jaką ja miałam minę. To chyba ten fryzjer chyba zauważył. Nie wiem. Dobra, tak sobie chyba mniej więcej taki delikatny makijażyk zrobię. Wezmę jakiś, może inny pędzelek. Taki bardziej tutaj w kącik, załamanie. O, jakiś taki właśnie mniejszy. Pociemnimy odrobinę czym? Czym by tu pociemnić? Może zielonym? Oliwkowym. A co tam? Zaszaleję. Oliwkowy niech będzie. Bo przy okazji filmik makijażowy mi wyszedł. Taka zieleń. Widać? Ładna taka, właśnie oliwkowa, taka ciemna. A co tam? Ostatnio w ogóle często jakiś taki na zielony mi bierze. Nie mam tutaj zbyt dużo nowości. Mam jeden eyeliner nowy do przetestowania. Znaczy, ja już go używałam trochę, ale chciałam Wam pokazać, co to jest. Ładnie te cienie się ze sobą łączą. Nie wiem, czy to widać. Bo jestem trochę oddalona. Poczekajcie, może się troszeczkę przybliżę. A, odrobinkę przybliżyłam. Nie za dużo, nie za mało. Więc tego zielonego tutaj sobie tak w to załamanie. No wale, i tak patrzę, czy tutaj musiałam go trochę wyżej wyciągnąć, żeby go było widać w ogóle, nie? Spod opadającej powieki. A syf taki. Mam w ogóle, wiecie co? Byłam w Polsce, nie brałam ze sobą tonika. No bo wiedziałam, że siostra na pewno jakiś ma. Okazało się, że moja siostra nie używa. Ale już ją opierdzieliłam i zaczęła używać. No i córka używa, bo nastoletnia córka. Bo jak jechałam do nich jeszcze wcześniejszym razem, to zawiozłam jej taki clean and clear, chyba taki właśnie z tej firmy czy serii, nie wiem, bo to jest firma. Taki dla nastolatek, tonik. I ona go jeszcze miała, więc ja go sobie używałam. I byłam w szoku, jak mi wszystkie, znaczy wszystkie, miałam w sumie tutaj mi cały czas na tej brodzie, jedna się goi, druga wychodzi, ta się goi, tu wychodzi. I tak na zmianę tutaj właśnie w tym miejscu i po tej stronie, nie wiem czemu. Jak używałam u niej tego tonika przez 2 tygodnie, no to mi wszystko poschodziło, wszystkie pryszcze mi poschodziły. Znaczy, głównie tu o to chodziło. Byłam tak w szoku, jak przyjechałam do Anglii, po 3 dniach nie używania tego toniku, no bo wiadomo, u niej został ten tonik, właśnie wyskoczyło mi to. Mówię, no nie. Od razu poleciałam do sklepu, kupiłam ten tonik i teraz go używam. Tylko też nie używam go tak rano i wieczorem jak u niej, bo mam jeszcze jakieś inne, tak trochę na zmianę po prostu używam ich. Ale w szoku byłam. I on taki jest dość alkoholowy, ale mimo wszystko ten alkohol. I on jest do wrażliwej skóry, ale mimo wszystko ten alkohol nie podrażnia tej skóry. Jakaś tam pochodna alkoholu. I nie przeszkadza w ogóle, nie wysusza. Jest naprawdę w porządku. Nie ja tak patrzę teraz na te odrosty, matko. Szok. A tylko chciałam jasny brąz mieć. I co mi wyszło? Coś takiego. Ten makijaż oczywiście wyszedł mi za ciemny niż planowałam. Chociaż może nie jest taki ciemny. Może tak mi się tego wydaje. Dobra, jest w miarę okej. Zrobię drugie oko poza kamerą. I jeszcze troszkę się przybliżyłam. Wzięłam sobie jeszcze jakiegoś oczywiście perłowego cienia błyszczącego. Moja wina. Błyszczącego na oko i odrobinkę brokatu. Te brokaty, bo ja robiłam nimi, pamiętacie, makijaż ten taki styczniowy. One mają w sobie jakąś taką bazę, taką lepką, ale lepką, żeby już się kleił do powieki. Ale ta baza ściąga cień w załamaniu, bardzo ściąga cień w załamaniu. Później już po kilku godzinach to tutaj już nigdzie nie było w załamaniu cienia, więc ja wziąłam tylko odrobinkę sobie. Ja lubię brokat, czemu nie? Odrobinkę sobie tylko wzięłam go właśnie tutaj ponad załamaniem, żeby właśnie mi tam już nic nie ściągnął.
Ale się błyszczę. Kremu nawaliłam, olejku też nawaliłam i bazy i o. Dobra, i to chyba z cieniami byłoby na razie na tyle. Fajne są, są te cienie, bardzo je lubię. I przejdziemy do tego, do eyelinera. Taki mam z L'Oreala, to jest nowy eyeliner, bo ja szukałam czegoś... cały czas szukam czegoś idealnego. Żeby miało sztywny pędzelek, żeby... Bo nie lubię tych takich giętkich, ja wolę taki właśnie sztywny pisaczy, żeby miało sztywny pędzelek. Ale jak kupowałam to w Funciaku, to ja nawet nie wiedziałam, jaki jest w środku pędzelek, tak trochę w ciemno. Bo nie było pokazane. I żeby on, wiecie, po namowaniu innej kreski nie robił się już, że nie chce malować dalej, że już drugiego oka nie może namalować, co się często zdarza. Jak otworzyłam to w domu, to troszkę się zdziwiłam, bo to jest taka gąbeczka. Na czole wam pokażę. Nie wiem, czy to widać. Taka gąbeczka. Z jednej strony jest taka płaska, a z tej jest taki języczek. O! Puchaty, taki puchaty języczek. Myślałam, kurczę, jak ten kreskę namalować, a jak już w ogóle wyciągnąć, ale powiem wam, że wcale nie jest tak tragicznie. Można nawet namalować tym nie najgorzej kreskę. I jak ja robię, po prostu tutaj sobie tą węższą stroną robię ten jakby czubek. Nie jest to oczywiście taki cieniutki, no bo nie da się tym takiego zrobić cieniutkiego. Ale robię taki, jakkolwiek mi to tam wyjdzie, czy nie wyjdzie. A potem tą szerszą stroną po prostu sobie robię taką grubszą tu kreskę. Poprawiam tam jako tako jeszcze tą węższą stroną i tak dalej, i tak dalej. I no i w rezultacie coś tam wychodzi, nie powiem, że nie, tylko że on nie jest w ogóle wodoodporny, jedna łza i wszystko się spływa niestety. I powiem wam, jak na taki no właśnie dziwny języczek, jeszcze w dodatku taki włochaty, puchaty, no to całkiem ta kreska jest taka niegłupia, nie? Całkiem. Można też sobie tutaj troszkę tym, o, tą płaską stroną dodać i no nie jest najgorzej. Nie chcę na całe oko, bo nie chce mi się. Chciałam do połowy, ale tak się na razie odznaczam. Może jak się rzęsy pomalę, to się nie będzie ten... Chodzi mi o tutaj to zakończenie. Znaczy nie będzie tak odznaczało, jak się rzęsy pomaluję. Ja się teraz staram, wiecie co, całe oko pomalować, zanim przejdę do podkładu, bo później jak robię rzęsy, maluję, to tak zawsze naciągam to czoło i jak już mam podkład, to mi to wszystko tutaj później takie, wiecie, ślady zostają, więc wolę tego czoła nie marszczyć, jak już mam podkład nałożony i puder. O, starość, nie radość. No muszę trochę tutaj jeszcze dojechać, bo... Troszeczkę się odznacza. To zakończenie. Ale powiem wam, że tragedii nie ma, jak na taki właśnie dziwny eyeliner, to tragedii nie ma. Gdyby jeszcze był trochę bardziej wodoodporny. O. Nie najgorzej, nie? A i tak tu jakoś się... A nie, bo to się światło tak odbija, słuchajcie. To tak wygląda, jakby to było takie ostre zakończenie, a coś tak odbija światło. Dobra, skończę sobie drugie oko. W ogóle chyba wszystko skończę i wtedy wam się pokażę. No i tak, kochani, ja już skończyłam i będę pomału kończyć. Pewnie wydaje wam się, pomyślcie, przecież te włosy nie są takie złe, przecież fajnie wyglądają, ale uwierzcie mi, że na żywo i w świetle dziennym naprawdę to wygląda nieciekawie. W szczególności przez te plamy, że gdzie nie jest ciemniej. No już nie mówię o odroście, że jest dużo jaśniejszy i na żywo wygląda dużo gorzej. Jak zresztą wszystko, słuchajcie, w kamerze wygląda lepiej i zmarszczek nie widać i pewnych tam rzeczy nie widać. Ok, kończę. Już wrzucę wam tylko jeszcze taki maleńki filmik na sam koniec. Byliśmy na plaży z Przemkiem, z Sebastianem i z psem, więc jak się pies bawi w wodzie, taki króciutki, mówię, a wrzucę, kto będzie miał ochotę, to sobie obejrzy. Kto rzadko widzi morze, to sobie na morze popatrzy przynajmniej. No, więc tym akcentem żegnam się z wami i widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Pa!
Widzisz, już przyniósł. Rzuć mu jeszcze raz. Duże fale? A,